Dzień dobry. Salam alejkum. To nie jest ani mój tydzień, ani mój dzień. Jestem chora, tuż za granicą Polski. Dzieje się wojna. Sytuacja jest obiektywnie trudna. Może nie każdy dzień powinien należeć do mnie. A może te dni, które nie są moimi dniami, może one są najbardziej wartościowe. Ponieważ pozwalają mi dostrzec, dlaczego nie docenia się, kiedy ma się to na co dzień. Zdrowie, wolność, bliscy. To wszystko jest tak ważne, ale czy gdybyśmy dzisiaj rano obudzili się tylko z tym, co wczoraj wieczorem podziękowaliśmy, czy to wszystko, co mamy, byłoby ciągle nasze? Czy mieć, czy być? To pytanie nabiera zupełnie nowego znaczenia w ostatnich latach. Kiedy pandemia nieco się uspokaja, wybucha wojna. Co będzie później? Nie wiem. Ale to, co wiem, to, że chciałabym żyć normalnie. Chciałabym przeżywać życie. I cieszyć się każdym momentem, wykorzystywać każdy moment. Dlatego mimo tego, że mój głos nie brzmi tak jak zazwyczaj, mimo tego, że nie jest mi łatwo jak zazwyczaj, żeby nakręcić ten filmik dla Was, to robię to. Żeby w tym całym bałaganie, żeby w tym całym chaosie zachować choć pozory normalności. Życzę Wam tego, żebyście mieli siłę żyć. Żebyście byli tu i teraz, w czasach, w których obiektywnie bywa ciężko.